Jakoś tak ostatnio nie miałem czasu nagrać brakującego odcinka na temat tego bagażnika dachowego, ale jak widać już jest założony, jako tak auto całe też już jest przygotowane. Więc bagażnik jest taki, jak każdy widzi. Z przodu mam cztery lampki Wesema. Dwie są skrajne, takie rozpraszające, te dwie są skupiające i w nocy naprawdę robią robotę. To jeszcze wrzucę filmik, jak to wygląda z albo bez, ale naprawdę różnica jest kolosalna. Tutaj z boczku sobie zamontowałem też lampkę Wesema, taka sprytna, mała, robocza, całkiem fajnie świeci. Tutaj z tyłu jest kolejna, taka wsteczna. No i z tej strony to samo. Tutaj jest trzecia lampka boczna. Także tak to wygląda. Tu jeszcze wyjaśnię, że ta bulwa taka doczepiona to jest prysznic. Oczywiście też był zrobiony samodzielnie, jak wszystko tutaj. Jak widać, bagażnik jest pomalowany kobrą, raptorem, jak to tak się nazywa. Wszystkie podobne specyfiki. Ale właśnie tak, co do różnicy między raptorem a kobrą, to spodobało mi się to, że... No bo kobra jest od Novola. I oni też robią podkłady epoksydowe, jakieś tam rozpuszczalniki i mają bardzo fajne karty produktów. Jest tam opisane właśnie, czym to można rozpuszczać, czym narzędzia, jakie czasy nakładania, schnięcia między warstwami. Także wszystko jest fajnie opisane, a na przykład na Raptorze nie mogłem takich informacji znaleźć, więc no to taki trochę minusik dla nich jednak. Tu jeszcze tak może w kwestii wyjaśnienia, te takie rystki, które są, to są po prostu gałęzie, które się tak odbiły. To jak się trochę na mokro porobi, to wszystko schodzi, więc to nie jest, że farba porysana. Ona jest nawet wytrzymała. Oczywiście wiadomo, jak to farba nie jest jakaś odporna na rysanie gwoździami czy coś, no ale myślę, że sporo to wytrzymuje. Bagażnik dachowy jest przyczepiony za pomocą takich stópek. Potem to wszystko zażygałem tutaj uszczelniaczem, klejem do szyb, tak właściwie, żeby oczywiście nic nie pociekło, i te szpilki, które tu wystawały, one też były już wcześniej wklejone, także to jako tako dwa razy uszczelniłem, więc myślę, że nic się nie powinno złego dziać. Zresztą już deszczów dużo było i nic tam w środku złego się nie pokazało, także myślę, że jest ok. Kolejna kwestia, do świateł musiałem zrobić oczywiście kabel z prądem i użyłem sobie tego kabla, to jest kabel od Lawet. Użyłem takich przepustów w sumie skrzynkowych, kablowych, ale jeszcze dodatkowo wszędzie zażygałem porządnie tym klejem do szyb, tak żeby to było szczelne. Tutaj na dachu znajduje się mała skrzyneczka rozdzielcza, no bo wiadomo, kabelki trzeba było rozprowadzić w różne miejsca. Kabelki są puszczone tak narożnikami, złapane trytkami, także nawet się fajnie pochowało wszystko. Nie widać ich za bardzo. Tu oczywiście są moje te listwy Airline do mocowania bagażu. Także no, podoba mi się, jak to wygląda. Deseczki pomalowane były Altaxem. Pierwsze penetrującym, później olejem, chyba kasztanowym z tego co pamiętam. No i już trochę czasu to tak leży na tym dachu, nic złego się nie dzieje, także myślę, że może chwilę to wytrzyma. Także chyba co do dachu to tyle. Tak się prezentuje. No i oczywiście można po nim chodzić, nic się nie zapada, nic się złego nie dzieje, także wytrzymałość chyba wyszła nawet całkiem spoko, jak na takie potrzeby.